Cześć, ja jestem Kamil, dzisiaj tak wyjątkowo, bez kamerki, bo wiecie co, postanowiłem nagrać wam poradnik. Wrzuciłem dzisiaj filmik, no jak wy ten filmik oglądacie, to pewnie wczoraj wrzuciłem filmik z Paydaya. I się pojawiły komentarze, jak z Polski. O! Jak zrobić wersję po polsku, czyli spolszczenie do Paydaya. Tego na internecie jest dużo, ale jak już zaczęliście pisać na YouTubie, zaczęliście pisać na TESie, tak, pozdrawiam Cię Grzesiu, to postanowiłem, że szybko Wam to nagram, a czemu nie? Więc co? Wchodzicie w link podany w opisie, będą dwa linki, do Chomika i do Dropboxa, który chcecie sobie weźcie, to są dwa linki, gdzie nie trzeba robić kont. I normalnie pobiera się to wszystko za darmo. Więc pobieracie, wypakujecie sobie plik, spolszczenie. I co? W środku macie trzy pliki. I teraz jak to dalej wgrać? Wchodzicie sobie w... Przyszykowałem, ale i tak wam to cofnę. Wchodzicie sobie w mój komputer. Dodam na ten. Dodam... A tu sobie mogę dać. Bo drugi monitor mi przeszkadza w tym. Dobra. No i co? Wchodzicie sobie w mój komputer, wchodzicie tam, gdzie macie zainstalowanego Steama, czyli w moim przypadku to jest C i Steam. I wchodzicie w Steam Apps. Dobra, dalej wchodzicie w Command i w grę, Payday. Te trzy pliki... chwila, bo tak się te trzy pliki przerzucacie po prostu do tego folderu. Ja już te trzy pliki przerzuciłem, no ale dobra. No i co? Gdy to zrobiliście, włączacie grę i macie w połowie spolszczone, bo to spolszczenie nie jest w 100%, ale jest tak jak na filmie, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, to na filmie jest po polsku większość ustawień, większość, no połowa gry jest praktycznie spolszczona. Więc co? Krótki filmik, krótki poradnik. Jeżeli komuś się to przydało, to możecie walnąć łapeczkę w górę. W granie to jest bardzo proste. Ściągacie plik, dwa linki są w opisie, wszystko jest za darmo. Wchodzicie w folder Steam do gry. Wrzucacie tutaj pliki, nie musicie nic więcej się bawić, zamykacie i włączacie grę. Więc jeżeli komuś się przydałem, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie, czy wam to działa. Jeżeli wam nie działa, możecie napisać w komentarzu, co wam nie działa, to postaram się pomóc, jak zwykle. A teraz trzymajcie się i cześć!